Cześć, witam. Z racji konkursu na kanale Szpejtek chciałbym przybliżyć Wam moje EDC oraz opowiedzieć o moim zdaniem jednej z najważniejszych z jego części. To zaczynamy. Moje EDC w sumie znajduje się w tej oto małej nerce. Jest ona mała, pojemna, ma trzy kieszonki. A to, co chcę Wam pokazać, znajduje się na samym przodzie, tutaj, w jednej z najmniejszych jej kieszonek. Na moje EDC składa się chusta Baw, latarka czołówka z Decathlonu, osełka do Victorinoxa oraz Victorinox, racik jedynka, długopis, zapalniczka, klej do pistoletu. I zaczynając już to, co chciałbym Wam przybliżyć, ostatnio właśnie włożyłem z racji nadchodzącej jesieni i zimy, koc NRC. Jak się już pewnie domyślacie, tylko to zdejmę, chciałbym Wam przybliżyć moją apteczkę w moim EDC, na którą, jak już mówiłem, składa się koc ratowniczy, inaczej folia NRC albo folia życia, jak to zwał, tak to zwał, bandaż jałowy, rękawiczki nitrylowe, zapakowane oraz parę luzem, żeby mieć szybki dostęp zawsze do nich. Tutaj mam plastry oraz gaziki z alkoholem do odkażania ran. Najważniejszą jego częścią jest ustnik do sztucznego oddychania. Ustnik ratowniczy tudzież ustnik do RKO. Dziwię się, że nie ma takich ustników, chociażby takich jak ten, jednorazowych, we wszystkich apteczkach samochodowych, które możecie kupić w sklepach. Moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych jego, znaczy ogólnie apteczki, funkcji czy składników. Niektórzy lubią, niektórzy nie, ale ja mam ze sobą, z racji tego, że to jest moja prywatna apteczka, jeszcze paracetamol oraz stoperan. Na wiadomo jakie przypadłości. Włożyłem także akurat tutaj mamy dwie 5-mililitrowe naboje z NaCl, z chlorkiem sodu, z solą fizjologiczną. Bardzo często się przydają, nie tylko jako właśnie do odkażania czy obmywania ran, ale także w przypadku lekkich oparzeń, czy do zakraplania oczu, jeżeli coś wpadnie. Oraz z racji nadchodzącej zimy także krople do nosa. Jak widzicie, moja apteczka DC jest bardzo mała, ale moim zdaniem, jak dla mnie, jest idealna do takiego noszenia na co dzień. Jest mała, lekka, sympatyczna, a do tego tania. I można, z racji małej ilości rzeczy, można ją zabrać wszędzie, dosłownie. Jeżeli chodzi o zastosowanie, zdarzyło mi się już nieraz z niej korzystać i oczywiście wszystkie rzeczy, które wykorzystałem, na nowo dodałem, świeże, nowe, bo takie jest życie. Miałem ostatnio właśnie sytuację jedną, uczestniczyłem w wypadku, tramwaj mocniej zahamował, dziewczyna, która stała przede mną, potknęła się, upadła, rozwaliła sobie rękę. Dzięki apteczce mogłem udzielić jej pierwszej pomocy. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, co macie w głowie oraz to, jak bardzo jesteście kreatywni. Jeżeli chodzi o apteczkę, co mogę więcej dodać? Mam nadzieję, że o wiele więcej osób zacznie nosić apteczki i ludzie zaczną po prostu patrzeć wokoło, co się w nich dzieje. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia kiedyś w lesie.